Cześć, ja jestem Liducha, to jest Krypta TV. Pamiętacie moment w drugiej części Fallouta, gdy nasza postać mogła przespać się z żoną bądź też córką pana Bishopa? Głowy jednej z czterech głównych mafijnych rodzin z Nowego Reno? Owocem naszych działań w epilogu gry były narodziny dziecka, którego ojcem oficjalnie był pan Bishop, w przypadku gdy matką została Leslie. Jeśli matką była jego córka, Angela, jej syn również stał się dziedzicem rodzinnego interesu. Niezależnie od tego, kto był jego rodzicielką, faktem są narodziny następcy Johna Bishopa, którego biologicznym ojcem było dziecko przeznaczenia. Jest to kanoniczna wersja wydarzeń potwierdzona dialogami z Fallout New Vegas. Pan Bishop, bo tak go nazwano, przyszedł na świat w 2243 roku. Już od narodzin mocno różnił się od członków swojej familii. W zasadzie nie miał z nimi wiele wspólnego, wolał spędzać samotnie czas odkrywając pustkowia. Jak widać, miał w sobie coś z ojca. Gdy skończył 13 lat, ze względu na śmierć Johna Bishopa bądź też jego problemy ze zdrowiem, chłopak przejął kontrolę nad rodziną i poprowadził ją do zwycięstwa nad pozostałymi ugrupowaniami z Nowego Reno. Do czasu drugiej bitwy o zaporę Hoovera, Bishopowie zostali zastąpieni na pozycji głównej siły w Reno przez Wrightów, lecz ich pozycja wciąż była silna. W zadaniu Pula Talentów spotykamy Bruce'a Isaaca, który uciekł przed gniewem pana Bishopa aż na Mojave, ponieważ ukradł mu sporą ilość gotówki oraz przespał się z jego córką. Jak widać, historia lubi się powtarzać, a Bishopowie muszą lepiej pilnować swe córki. Pan Bishop zmarł w 2316 roku, w wieku 73 lat, nigdy nie poznając prawdy o swoim prawdziwym ojcu. A w tym materiale to już wszystko, co dla Was przygotowałem. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!